witajcie na kanale Mój Psi Świat. Dzisiaj przychodzę do Was z taką szybką informacją o spacerze edukacyjnym. Jeden już się taki odbył. Niektórym ta informacja umknęła, ponieważ nie śledzicie mnie na Facebooku, a nawet jak mnie śledzicie, to Facebook wybiórczo niektóre posty po prostu sobie publikuje dla Was. Także pamiętajcie, żeby tam zaznaczyć obserwowane, czy żeby dostawiać powiadomienia. O właśnie, to jest bardzo ważne. Okej, w takim razie spacer edukacyjny odbywa się jutro w Parku Śląskim. Spotykamy się o godzinie 17 przy kapeluszu. Czekamy sobie tam na schodkach, ponieważ tam jest taka trasa rowerowa. Więc czekam troszeczkę niżej, żeby nas nie przejechał żaden rower ani rolkarz. Jeżeli troszeczkę się spóźnicie, to albo jeszcze tam będziemy czekali, albo przemieszczamy się w stronę wybiegu dla psów oraz pól marsowych bodajże. To jest taka duża łąka przy Stadionie Śląskim. Także poniżej w opisie znajdziecie link do tego wydarzenia na Facebooku, tam znajdziecie dokładne oznaczenie miejsca i tak dalej. To jest w Chorzowie, praktycznie na granicy z Katowicami. Także jeżeli jesteście z okolic, to serdecznie zapraszam. Co się na tym spacerze dzieje i kto może przyjść? Przyjść może każdy, możecie przyjść z psem bądź bez psa, to nie ma znaczenia. Jeżeli chcecie po prostu ze mną porozmawiać, macie jakiś problem z psem, ja mogę Wam udzielić jakichś podstawowych porad. Jeżeli to jest problem złożony, to oczywiście musiałabym się umówić z Wami na dłuższą konsultację, ale jeżeli jest to problem dosyć prosty, to mogę dać jakieś porady dotyczące właśnie rozwiązania jego ewentualnego. Dobra, także to wszystko. Psy mają tam okazję, świetną okazję, żeby się pobawić. Ostatnio naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Psiaki się bawiły, kopały, zdjęcia możecie zobaczyć na Facebooku właśnie z tego ostatniego spaceru. No i tyle, także jeżeli chcecie przyjść, to w razie czego jakieś kolejne informacje pokażą się w opisie tego filmiku. Ale jeżeli chcecie przyjść, to serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że się spotkamy jutro. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Więcej informacji znajdziecie też na mojej stronie www.mójpsiświat.pl, bez polskich znaków oczywiście. Dobra, także to wszystko. Dzięki, pa, pa.